czołem, ludziska! Ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami minigraszka z gry Here Be Dragons, która jest polską grą od studia Red Zero Games. Polską grą o podróżach po wielkich oceanach, o walkach statków, zrobiona w takim bardzo ciekawej stylistyce żywej mapy. Zresztą sami zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Gra jest, myślę, że bardziej logiczna niż taktyczna, ze względu na fakt, że wygląda na to, że jest bardzo mało możliwości walki. To są walki taktyczne, turowe, one mają taki swój system, który wydaje mi się, że jest jedno konkretne rozwiązanie na każdy z plansz i ciężko tutaj o coś tak uniwersalnego i regrywalnego jak chociażby Dicey Dungeons, bo to też są jakby kostki. Zresztą zobaczycie i sami będziecie w stanie ocenić co i jak, a jako, że jest to gra w sumie dość mocno logiczna i do tego turowa, postanowiłem zrobić tylko jeden odcinek, dlatego będzie to minigraszka serii Nie Przewiduję z tej gry, od razu mówię. A teraz wam pokażę, na czym ona polega. Zacznijmy sobie nowego grona, bo przez jakiś czas w Early Accessie, teraz już 30 stycznia z tego Early Accessa wychodzi, więc akurat mam szansę wam pokazać odcinek z niej właśnie na dzień premiery. Tak, od nowa sobie zacznę, bo z chwilę sobie pograłem. Jest pełen polski język oczywiście w grze, więc to też jest bardzo miłe, że mamy polskich devów, którzy zrobili polski język gry i naprawdę bardzo fajne teksty tu lecą. Oberżysta, gdy kufle wypełnione piwem, a talerzy jadłem, brakuje tylko dobrej opowieści. Uraczę was historią, której nie przeczytacie w mądrych księgach i nie usłyszycie z ust świadków. Rok pański 1492 miał się zapisać złotymi zgłoskami, lecz dwa lata wcześniej nic tego nie zapowiadało. Z wyjątkiem jednego, królewski alchemik gwałtem wyciągnął w morze najbardziej żałosnego kapitana, jaki kiedykolwiek stąpał po okrętowym pokładzie. Jesteśmy najbardziej żałosnym kapitanem i alchemik go wyciągnął z oberży i na statek zabrał i ruszył w podróż niczym, kurczę, Kolumb. No i cóż, wybieramy sobie mapkę, wybieramy sobie pierwszy etap ze scenariusza na ryby, Europa. Widzicie, wszystko jest tak właśnie na taką tutaj można powiedzieć, że żywą mapę stylizowane. I mamy pierwszy poziom, nazywamy się Kapitan J. Maligna. Kiedy to swędzi, piecze i buczy, a selekcja naturalna przyjmuje zgoła zaskakujące oblicze. Ubój, tak się nazywa, to jest jakby tutorialowy taki pierwszy etap. Nie, panie, kapitanie, nam strzelać kazano! Alchemik Q mi się wydaje, że może być odniesieniem do Q z Bonda, albo doktora Q, albo coś, doktora X. Jestem ciekaw, skąd twórcy czerpali jakby tutaj inspirację. W ogóle nam strzelać nie kazano, to też jest znany cytat. Co u licha, wrzut pod okiem czy insza parszywość, tak pejzaż fałszuje. Do rybaków mam dawać ognia? Jakie rybaki, zwykłe kukły treningowe. Sprawdzimy nasze działa, kapitanie. Awant armada wymaga organizacji, ustalmy jasne zasady. Ja będę pisać, a ty będziesz działać. Każda tura walki to kilka czynności. Chcesz teraz zacząć najfajniejszą z nich? Pewnie, że chcesz. Salwy. Przechodzimy do salwy. Oto i najfajniejsza salwy. Korzysta się w niej z ataku i obrony. Mamy atak, mamy obronę. Mamy też żyćko, prawda? Aby skopać komuś tyłek, najedź na niego swoim kursorem myszki. I w taki sposób oddajemy strzały. Chryste, panie! W rybaków strzelamy. Na start. Jako element treningowy. Rybacy nic nie mogą zrobić, a my ich po prostu traktujemy salwami, prawda? Więc taki oto prosty sposób. Obrażenia minus tarczki, czyli obronność. Matko jedyna! To jest bardzo prosta kalkulacja ataku naszej głównej jednostki. Zwycięstwo. Cóż za wyśmienita celność, kapitanie. Choć taki as pewnie wolałby większy kaliber. I być może ten kaliber się nam troszkę zwiększy. Pierwszą pieczątkę mamy, idziemy do poziomu numer 2, gdzie szybko leci wędzony rybak. Gdy wreszcie ciskam kośćmi do gry, wydaje rozkazy i czynię popłoch większy niż wilk w zagrodzie z owcami. Teksty są naprawdę spoko. I pisane widać, że z taką polską, nie wiem, jakąś taką gwarą, taką zaleciałością artystyczną, bo widać, tak, że to nie jest tłumaczenie z angielskiego na polski, tylko to jest naprawdę bardzo fajne polskie, nasze takie, no jak to, no jakoś tak... Tak gwarowo mi to brzmi ogólnie. Coś mnie się zdaje, że moja biedna drewniana noga bardziej przypomina kukły niż załoga tych łódek. Niech Bóg broni, toż to nakręcane drewniane ludziki, które tylko z daleka przypominają żywych.
Więc naprawdę, jeśli chodzi o teksty, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Ciut kłamałem. Każdą turę walki zaczyna fajniejsza czynność. Rzut kośćmi. Wciśnij, przytrzymaj dłużej myszkę na cherubinie, aby Deczena wypluje kostki. I tyle co kostki. Co ciekawe, nie wiem, dlaczego twórcy zdecydowali się na kostki liczbowe. W sensie, tu są liczby, a nie oczka. No, ale rozumiem, że jakoś to może jest bardziej czytelne. Lubię porządek. Kostki lądują w wolnej puli. Jest ich tyle, ile wszystkich jednostek. Dlaczego? Bo każdej jednostce twojej lub wroga przysługuje jedna kość. Nie trzy, nie dwie. Dla każdego jedna. Po co kostki? Bałem się, że nie zapytasz. Przydzielając je, planujesz akcje. Zostaną one wykonane, a to ci niespodzianka, w akcjach. Przykład. Przydzielając kość wartości 1 do 4, przygotujesz akcję strzelać celnie. Gdy kompas przebiegu tury wskaże akcję, okręt zabierze jeden punkt zdrowia wybranej jednostce wroga. Czyli na polski na początku jest faza ustawiania kości, potem jest faza salwy, jak w planszówkach, potem mamy fazę akcji, wykonujemy akcje, które tutaj są obecne w tych okienkach, to jest coś poza tym atakiem głównym, a potem jest koniec tury. Czas działać. Przyciągnij do swojej akcji dowolną kostkę pasującą do wzorca 1-4. No 1-4 pasuje wszystko oprócz piątki, prawda? Piątki nie jesteśmy w stanie wrzucić, ale może jakiś achievement za wrzucenie, a nie tej kostki. Oni mają 1-6, więc bez względu na to, jak jest liczba kości, tak będą nas w sumie atakować, tak? Więc teraz jest ustawienie kości przeciwnika. Przeciwnik sobie ustawił kości. Teraz my strzelamy salwami. Mamy atak 2, więc cokolwiek nie strzelimy, tylko widzicie, to jest obrona 1 i strzał 1. Znaczy, że i tak dostanie obronność 1. Widać, że pokazuje się, że minus 1. Oby cię podarga dopadła! Podagra dopadła? Cuda jakieś, krople do uszu z wyciągu z ośmiornicy chyba nie były dobrym pomysłem. Wyraźnie słyszę, jak kukły gadają. To wiatr, szubrawiec, zmysły nasze mami. No właśnie, i po tej formie zdaniowej jestem pewny, że to nie jest żadne dziwne tłumaczenie, tylko faktycznie nasz ojczysty język w pełnej krasie. Taki właśnie jak z XV wieku, prawda? No to 15 wiek jest, tak? 1400 któryś rok był. Salwa przeciwników. Każdy z nich ma jeden punkt ataku, ale swoje ataki mogą łączyć. Mają więc razem dwa punkty ataku. Ponieważ masz jeden do obrony, otrzymasz jedno obrażenie. Tak? To właśnie jest bardzo istotne. Suma wszystkich przeciwników minus moja tarcza, nie każdy z osobna. Tak? I wyglądać by to mogło faktycznie, zobaczcie, jakby to była gra turowa strategia. Otóż myślę, że po następnych poziomach też przekonacie się, że jednak nie jest to do końca strategia. Chociaż jest tutaj strategia wymagana, ale na rozwiązanie trzeba wpaść metodą prób i błędów. Tak przynajmniej z moich doświadczeń wynika. Ciekawostka, w odróżnieniu od salwy akcje nie uwzględniają ataku i obrony. Strzelać celnie zabierze mi jeden zdrowia bez względu na obronę przeciwnika. Mocne, co? Tak. To rzeczywiście wszystkie akcje będą zabierały obrażenia bez względu na to, jaką masz tutaj obronność, tak? Ja mogę zdecydować się, w co strzelam celnie. No to nie ma najmniejszego znaczenia, bo obaj tak się odpalą. Zostań rogaczem! Co to w ogóle za tekst? Zostań rogaczem. To jest dziś mój ulubiony pojazd, ewidentnie. Tak, on tutaj robi obelgi, więc obelgi w nas lecą i też zadają obrażenia, co ciekawe. Bo walimy, w sumie atakujemy biednych rybaków, prawda? Co oni są Bogu winni. No dobra, czyli co, mamy 1-4. On ma 1-6, nie ma znaczenia, co rzucimy. On też sobie ustawia kostkę. Co ciekawe, coraz więcej będziemy z czasem będziemy widzieć coraz więcej mechanik, więc to nie jest wszystko, co gra ma do zaoferowania. Zresztą zaraz zobaczycie, że to dochodzi więcej mechanik i w sumie ta gra polega właśnie na uczeniu się nowych mechanik i dostosowaniu zmiennych strategii do przeciwnika, którego spotkamy. Ochrypłem od tych rozkazów. Gdzie moje medykamenta? Muszę się położyć. Niech kapitan czym prędzej spocznie. Ja tymczasem upewnię się, że kukły nie wypłyną na żaden brzeg. O jest. No właśnie, jakiś dziwny pomysł ma alchemik. Bierze jakiegoś tutaj pirata, najgorszego z możliwych, pewnie najgłupszego, żeby nie zauważył, że strzela do prawdziwych ludzi, a nie do kukieł. No i dym na wodzie, ten dzień, gdy dowiaduje się, że dobre kości mogą poratować, a złe poturbować. Mamy jakichś ludzi na tratwach. To chyba nawrót gorączki, a było już tak dobrze. Mam omamy, słyszę krzyki i widzę jakieś tratwy. Nic takiego, przypływ nadszedł, zalał drzewa i się cofnął. Teraz błąka się drewno po falach. Będzie okazja potrenować zaawansowane manewry. Do dzieła, kapitanie. Zaawansowane manewry na ludziach. Potem będzie można wyłączyć. Fajna opcja jest, zaraz zobaczycie, będzie można wyłączyć te kostki. Wyłączyć, że automatycznie będzie dmuchanko automatyczne, że tak to nazwę. Marzy ci się ambitniejsza akcja? A proszę cię bardzo, z całej burty wymaga dwóch kostek, ponieważ przysługuje ci jedna kostka na turę. Nie uda ci się aktywować akcji od razu. Nie uda ci się, tak. Przeciągnij pierwszą kostkę. Teraz możemy wybrać tak, tutaj widzicie, że ustalone są wartości kości, mogę tylko dać szóstkę, ale szóstka też. Czas bonusów, przydzielenie kostki o wartości 6, nagradzam plus 1 do ataków w salwie. Uwaga, tylko do końca tury. Także szóstka daje nam możliwości szczelenia potężni.
Ale numer, twój wróg musi przydzielić wszystkie kostki, tymczasem nie będzie mógł tego zrobić z kostką o wartości 3. Nie pasuje ona do wzorca jego akcji. Faktycznie, tak. Marnotrawstwo trzeba karać. Każda nieużyta kostka zabiera jeden punkt zdrowia wszystkim jednostkom winowajcy. Odpowiedzialność zbiorowa. To jest jedna z mechanik, o których trzeba pamiętać, tak? Więc oni tutaj dostali minus jeden zdrowia wszyscy. Przez to będzie nam łatwiej ubić, ale i tak mamy plus 3 do ataku, mimo wszystko, tak? Wiadomo, że nie chcemy strzelać w tego, kto nie będzie mógł zaatakować obelgami. On tutaj w ogóle nie atakuje, oni mają tylko specjalne akcje. Więc wiadomo, że logicznym będzie strzelić w kogoś, żeby go ubić. Aha, tam było minus 2, bo jeszcze była chyba jedna obronność, tak? Tak mi się wydawało, chyba. Dlatego były tylko dwa obrażenia, mimo że mieliśmy 3. No tak, może to być to. Akcje. Teraz obelgi. Tak, ma jedną obronność, oczywiście, tak. No jedna obelga leci. Tylko jedna, bo tylko jedni mogli zaatakować. Dobra, wydmuchujemy kolejne kostki. Mamy teraz kostki, zobaczcie, też leczące przy okazji. Nie wszystkie tak, jedynki mają leczenie, faktycznie. Mam dobry dzień, podaruję kolejny bonus. Przydzielenie kostki o wartości 1 nagradzam leczeniem o plus 1 zdrowia. Przyciągnij kostkę na akcję, akurat pasuje nam do całej burty. Z całej burty jest akcja, że wszyscy dostają obrażenia 2. Z tego co pamiętam. Tak, wszyscy dostają 2. Oni też sobie wzięli kości, jak widzicie, wszyscy będą nas atakować. On wziął też jedynkę, więc obrywa za 3. No i teraz trzeba pomyśleć. Teraz walimy salwę, oni salwę nie mają, potem będziemy strzelać całej burty, więc wszyscy staną minus 2. Więc żeby wszystkich udupić już teraz, to trzeba strzelić tego, co ma 3. Jeden odejmę. Tak jest. Salwę bez obrażeń. On nic nie robił, ale teraz mamy akcję. No i akcje dają wszystkim 2 obrażenia, tak? Więc idealnie wymierzone i po krzyku. Więc jest tutaj ten element taktyczny, element logiczny, że trzeba sobie to wszystko powyliczać. Szkolenie przebiega sprawniej, niż sobie wyobrażałem. Po każdej waszej serii zostają tylko drzazgi, kapitanie. A tam jeden przeżył. Chyba. Chociaż myślę, że on się nim zajmie. Mamy jeszcze czwartą misję. Pogromcy Chorubsk. Uzdrawiamy za pomocą strzelających kijów. Płynnie. Mamy 3 wysepki. Pełne tubylców, jakichś dziwnych kamieni. Egzamin z wiedzy, kapitanie. Przed nami źródło wielu chorób. Rozwiążesz problem w zarodku, a jednocześnie pokażesz, jak opanowałeś dowodzenie. Opuszczone wioski? Tubylców wygnały pewnie egzotyczne pasożyty. Nie uwierzysz, ale potrafią dostać się do środka człowieka nawet przez... Tak, już domyśliłem się przez to, kapitanie. Ojej. Czy chcesz, aby cherubin automatycznie rzucał kostkami? To jest bardzo fajna opcja. Oczywiście, że chcę, bo po co mam klikać, żeby on ciągle wyrzucał kostki, skoro on sam może je wypluwać, nie? W ogóle zastanawiam się, po co w ogóle jest manualne plucie kostkami, tak? Ale może dlatego, żeby ogarnąć, co tu jest, żeby potem wziąć kostki, ale co to jest za różnica? No żadna, prawda? No i teraz co możemy zrobić? Możemy wziąć tylko tę kość, bo tylko te możemy faktycznie wziąć, bo 2, 3, 4 nam nie pasuje, więc wszystkie kostki będą umieszczone u przeciwników. Więc pierwsza salwa będzie na pewno potężna. Znaczy nie salwa, bo oni nie mają salwy. Oni mają tylko i wyłącznie specjalne zdolności, czyli deszcz oszczepów. Strzelają w nami oszczepami. Salwa, wskaż cel, kundlu. Mamy prezydent do ataku, przez to, że załadowaliśmy tarczę, to armatkę potężniej, szóstką, więc walimy w jakiś bubelców, oni nie mają salwy, teraz mogę wykonać akcję, ale nie mam żadnej akcji, więc teraz akcję wykonuje przeciwnik. Nas, bohaterów, oszczepami na pannę morową, ktoś tam chyba jeszcze mieszka. To agresywne gniazdo zarazy, nie chcę uzdrawiać się po dobroci. Kapitanie, kule są wzbogacone w antidotum, proszę aplikować. To jest dobre. Podoba mi się humor w tej grze. I mamy kolejne kostki. Teraz mam znowu leczenie, idealnie nam pasuje, a dwa, no i tak, dwa, dwa i trzy też im pasuje, jedynka też im pasuje, więc musimy wziąć tę jedynkę. Dobra. Oni też ustawiają i znowu będą strzelać oszczepami, czyli nie jest bezpiecznie, jak sami widzicie. Na razie przynajmniej wskaż. A za chwilę będzie minus 2 wszystkim i szkoda, że też nie możemy zadać obrażeń 3 przynajmniej. Gdybyśmy już zdjęli przynajmniej jedną wyspę, tak? To na razie musimy w jedną ładować, żeby postarać się ją zniszczyć. Ale ładujemy po prostu w wioski tubelców. Oni nas próbują potem oszczepami. O proszę bardzo, wszyscy dostali obrażenia. Ale też wszyscy i w nas ładują. Wygląda to dość niebezpiecznie. Kolejne kostki. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy 2, 3, 4 i 5. No i teraz. Co ciekawe, wydaje mi się, że powinniśmy wziąć 4. Dlatego, że jeden z nich nie wykorzysta wtedy ataku. Jak wezmę 5, też mogę. To wykorzysta, prawda? Więc myślę, że to będzie bardziej inteligentne wzięcie 4. No teraz wszyscy dostaną obrażenia, a co oznacza, że jedna z wyspa została już zniszczona. Także mamy tutaj sukces. Wszyscy mają po 3. Ten strzela we mnie, więc oberwie w takim wypadku, skoro jest groźniejszy, przynajmniej na tę turę jest groźny. Bez obrażeń, akcje, nie mamy akcji. I leci oszczep. No właśnie, ledwo żyjemy, jak widzisz, mamy 1 HP, ale to wszystko jest chyba wyliczone, żebyśmy to jednak przeżyli. Mamy możliwość leczenia się, 1 i 4, okej, ale oni też się wyleczą, to jest najgorsze. Dobra, na razie się leczymy. Ale też się wyleczą. Ale ten się wyleczył. Ten sobie dał 4.
Okej, znowu mam salwę za 2, ale mam też, zobaczcie, z całej burty. Zadaj 2 obrażenia wszystkim, więc ten na pewno już zginie, zatem warto wystrzelić w tego. Tak? Bo tego i tak już pokona nasza specjalna akcja, więc nie było sensu strzelać tam. Jeden został, też on nas strzeli, no i trafił nas, ale że mamy inicjatywę, a o niej za chwilę więcej się dowiecie, to i tak go trafimy. Bez względu na to, co wybierzemy. Nie możemy wybrać tak trójki, musimy wybrać 6. Więc jak widzicie, on wybiera 3, ale my też na szczęście mamy pierwszeństwo strzelania, więc jesteśmy w stanie tę wyspę zniszczyć, zanim oni nas zaciukają oszczepami. Oczywiście HP naszego statku, oczywiście, w każdej turze, w każdym poziomie jest zawsze zerowane. Ale też jest zmienny jest poziom HP nasz. I po krzyku, znowu czyste powietrze panuje na oceanach, gratulacje kapitanie. Chyba przywiozę pamiątkę po tej bitwie, bo coś mnie zaczyna swędzić. O jest. Okej. I mamy to. Proszę bardzo, zrobiliśmy pierwszą część historii, żeśmy odbyli. Kufle znów puste, opowieść was nie lada wysuszyła. Już spieszę z dolewką, wielką dolewką. Co było dalej z nieszczęsnym kapitanem Maligną, cwanym alchemikiem Q, czy tam Q, i jak skończyła się ta cała draka? Zaraz do niej wrócimy, ale najpierw muszę opowiedzieć o dziwnym spotkaniu, które wydarzyło się w tym samym czasie. Byłem pewien, że to kolejna zabłąkana oferma, która pomyliła tawernę z przytułkiem. Przyszłość pokazała, jak bardzo się myliłem. Jakieś tajemnicze spotkanie? I kto tutaj przybył? Krzysztof Kolumb! Nazywam się Krzysztof Kolumb i chcę zostać piratem. Arr! Piratem? Dość wymagający zawód. Masz jakieś kwalifikacje oprócz tej wyraźnej muskulatury? Zauważyłeś? Dziś rano zacząłem ćwiczyć i już efekty. Mój papa mówi, że mogę być kimkolwiek chcę, więc chcę być piratem. Arr! Widzę, że jesteś gotowy, ale brakuje ci jednej ważnej rzeczy. O tego oto pirackiego kapelusza i opaski. 2 rzeczy i papugi. 3 rzeczy. Były używane przez legendarnego przywódcę piratów, kapitana Aleidiota. Trzymałem je dla kogoś, kto będzie godzien kontynuować jego dziedzictwo. Arre, przyrzekam na kodeks, że do końca swych dni będę nosił je z dumą i odwagą. Arre, to będzie 2 suwereny, plus cena piwa i oko sobie wydłubię. I oko sobie wydłubuję? No dobra, ja jakby nie czytałem tych tekstów wcześniej, ogrywając sobie na szybko, więc skipowałem, bo widzicie, można zrobić pomiń. Więc teraz w sumie mam możliwość poznania tego też od strony fabularnej. No dobra, lecimy dalej oczywiście. Zobaczymy jeszcze kilka etapów. Jastrząb Sprawiedliwości, ostatni będą pierwszymi. Dowiaduje się, że nie tylko wielkość, ale i szybkość ma znaczenie. Tak jest, czyli dowiemy się czegoś na temat inicjatywy. Troszkę czuję się lepiej, może to zasługa nieustających zwycięstw, ale cóż to wyłania się na horyzoncie? Wiatrak? Wiatrak? Ależ tak, to wiatrak. Krwiożerczy, plugawy i niezaspokojony. Spalmy go zanim złoży jaja, kapitanie. Wiatrak. Matko boska. Ten człowiek jest ślepy. I co my tu mamy? Na scenę zapraszam inicjatywę. No właśnie. Ci, których inicjatywa wybierze, pierwsi wybierają kostki, pierwsi oddają salwę i pierwsi uruchamiają akcję. Także inicjatywa jest bardzo istotna. Inicjatywa jest potężna, ale i zależna od sumy wartości kości przydzielonych w aktualnej turze. Właścicielem inicjatywy będzie ten, kto przydzielił mniejszą sumę. A co przy równej sumie? Dotychczasowy posiadacz inicjatywy ją traci. Do śledzenia kaprysów inicjatywy w aktualnej turze służy waga. Czyli w skrócie, kto będzie miał mniejszą sumę oczek wydaną, mniejsze kostki weźmie, mniejszej sumy, ten będzie miał inicjatywę. Będzie to pokazane na zielono. Zresztą jak weźmiemy, zobaczcie, 5, mamy pokazane, że my wzięliśmy większą sumę oczek łączną, co oznacza, że tracimy inicjatywę. Jak weźmiemy 3, to zostawiamy inicjatywę, ale nie możemy użyć 3 tutaj. Niestety tutaj musimy wziąć mniejszą inicjatywę. Wezmę to na 5-6. Niestety inicjatywa wybrała innego. Nie udało ci się przydzielić mniejszej sumy oczek. Wróg będzie rozpoczynał teraz wszystkie czynności, chyba że skusisz inicjatywę znowu do siebie. Nie pozostaje nic innego, jak kliknąć przycisk zakończ i przerwać przydzielanie kostek. Teraz kostkę przydzielił tamten gościu, inicjatywa jest jego, więc on zaczyna atakować nas pierwszy, dlatego to jest dość istotne, bo może nas pokonać, zanim zrobimy jakąkolwiek akcję, prawda? No dobra, on ma tutaj 3 ataku aż, ale tylko 4 HP. Dostał już od nas 2. Brak akcji. Nie ma tu żadnego rozwoju postaci, nie ma tutaj dobierania nowych skilli, to wszystko dzieje się automatycznie. Wszystko jest ustawione i oskryptowane od początku, każde wyzwanie. Więc dla niektórych będzie to plus, dla niektórych będzie to minus, w zależności czego będziecie się po tej grze spodziewać. Jak się spodziewacie gry jak Dicey Dungeons, to na pewno nie jest to ten typ gry. O zgrozo, wróg zostawił ci większą sumę kostek niż sam sobie przydzielił. Zapowiada się, że twój wróg pierwszy wykona akcję i zniszczy twój okręt. Faktycznie, bo wziął mniejszą, tak?
Możesz zrezygnować z przydzielania kostek, nieużywanych kostek waga nie waży. Otrzymasz karę w postaci minus jednego zdrowia, ale lepsze to niż pewna śmierć. To prawda. I teraz tu taka sztuczka będzie, tak? Dalej sam sobie już poradzisz. I teraz zobaczcie, że to wygląda tak. Zakańczam nie biorąc nic do naszego specjalnego strzału, ponieważ dzięki temu niszczę kostkę, a to znaczy, że to on traci. Ja przyjmuję inicjatywę, ponieważ zniszczyłem kostki. I teraz mogę po prostu strzelić salwo. Akurat on ma dwa, więc jestem w stanie go po prostu ubić. I tyle. I na tym właśnie polega ten czasami taki myk, że czasami trzeba nie przydzielić kostki, tylko po to, żeby zagrać inicjatywą. Na pochybel wiatrakom! Za wiele się ludzie od was wycierpieli. Święte słowa, kapitanie. To było na pochybel z kurczyzyną oczywiście, w oryginalnej wersji. Jastrząb sprawiedliwości, etap drugi. To jest etap, do którego doszedłem. To już jest dla mnie nowa, teraz już zabawka. Więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Piractwo nie popłaca, nabieram wiatru w żagle i spadam niczym jastrząb sprawiedliwości. No dobrze, z kim teraz przyjdzie nam się zmierzyć? Do Diaska, kolejny wiatrak, alchemik baraszkuje pod pokładem. Skoro jestem zdrowo upojony sukcesami, to pokażę, że umiem radzić sobie sam. O, przeklęty, dzisiaj staniesz się pierwszą ofiarą czarnego Krzysztofa. Na plasterki, arr. Dobre. Dobra, podobają mi się te teksty. 2-5, no dobra, i co my teraz możemy zrobić? I teraz zobaczmy, inicjatywa, on też strzela za 3, on strzela za 3, tak samo jak tamten, mamy 5 zdrowia, on też ma 5 zdrowia. Ma też na plasterki, czyli to zadaje, no tak, minus 1 punkt obrażeń. Czyli teoretycznie i tak na 2 strzały nas weźmie. Ale, jeżeli ja wezmę 5, to tracę inicjatywę. Jeżeli wezmę 2, to leczę się, ale leczenia nie muszę. Ale myślę, że wezmę to leczenie, bo nie będę tracił przynajmniej inicjatywy. A może leczenie przyda się za chwilę, ponieważ na początku jest salwa, zauważcie, a potem dopiero jest akcja. Więc to też jest bardzo istotne, co wykonujemy w której kolejności. Więc on nas nastrzeli i my w niego strzelimy i mamy już 2 obrażenia. Aha, nie 3, ponieważ mieliśmy obronę, tak, rzeczywiście. Ale on też używa specjalnej zdolności, ale myśmy się po drodze jeszcze uleczyli. Mamy teraz 4 i 5, także wszystko zależy od nas teraz. Znowu możemy wziąć 4 i nie pozwolimy mu, żeby on przejął on przejął inicjatywę, tak? Ale cały czas bije za 3. Co oznacza, że on nas teraz może... Nie ubije, bo mamy jedną obronność, okej. On wziął kostki, zobaczymy jak to się skończy. Strzelamy w niego, pyk. 2 obrażenia poszły. Na plasterki, chmury trochę zasłaniają. Szkoda, że może w nie kliknąć, żeby zniknęły na przykład. No właśnie, ledwo żyjemy. Teraz pytanie, czy uda nam się przeżyć, jakoś by się przydała niska wartość. No i teraz znowu, gdybyśmy rzucili 4, to po nas, ale nawet nie możemy użyć 4. Musimy użyć 2, trochę się jeszcze naprawimy. Tylko, że co nam z naprawy? Właśnie, nie potrzebna naprawa. Potrzebna nam jest inicjatywa, no byśmy nie przeżyli tej naprawy, ponieważ on salwą nas zabije. Ale my możemy strzelić pierwsi. I proszę bardzo, Krzysztof Kolumb położony. Dobra, jest sukces, bardzo dobrze. Zwycięstwo. Jak to? Nie, oszustwo, ja miałem wygrać. Ja. Co to było? Słyszałem jakby znajomy głos. Ha, spóźniłeś się, kolejny wiatrak śpi już z rybami. Brawo kapitanie, doceniam wzięcie spraw w swoje ręce, wracamy do szkolenia. Oho, czyli będą nowe mechaniki jeszcze przed nami chyba. Wyspy owcze ogólnie, dobra, zobaczmy. Niespodziewana reprymenda, jak alchemiczyna sprowadza na nas furę nieszczęść i nie jeden z nas paskudzi nogawice, ale ma swoje powody i nie jest to temat do wstydu. Pytanie, czy będziemy walczyć z jakimiś smokami tutaj, skoro z Here Be Dragons? Są może jakieś potwory wodne, oceaniczne. Co u licha? Ledwo mu uciekł spod kosy po tym starciu z kukłami i wiatrakami, tutaj kolejna kawała. Tak, tutaj kolejna kawała. Nie ważcie się podnosić ręki na królewski okręt. Korsarz Jonasz. Od łupienia rybaków jesteśmy tutaj my, a nie król. Zasłużyliście na reprymendę w formie gorełowiu. Jakich rybaków? Przecież to były kukły alchemika. Ku, sam im powiedz. Ku? Ku! Odpływam, kapitanie, masz ważniejsze sprawy na głowie. Bon voyage! Moje serce tego nie wytrzyma. Nie mogę oddychać. Widzę przestrzeń, równiny, łąki, zaorane pole. Widzę ogiera. Jestem ogierem. Co? Faktycznie odpływa, zobaczcie gościa. Nie mogę w niego strzelić w ogóle? Nie mogę. Okej, czyli co zostawił nas, kiedy atakują nas, kurczę, druga salwa? Dodatkowa salwa dla wszystkich sojuszników i siebie. O nie. O nie, ale oni muszą 2 razy naładować. Wszyscy mają też odporność 1, mają 6... Jezus Maria, ale mam tu grzmot, zdaje minus 3 obrażeń, ale tylko jednemu. No jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Czyli też patrzymy na sumę, tak? Więc jak wezmę 5, oni mają 1-3. Tylko teraz tak. Oni mogą ładować
I tak muszę wziąć piątkę, bo nie mogę nic innego wziąć, niestety. Wygląda na to. Tak, ale inicjatywa zostaje, ponieważ moja suma jest wyższa. A to chodzi oczywiście o sumę. A ten nie wziął jedynki, ale dalej jest szóstka, dalej inicjatywa jest moja. Okej, okay, trzeba pamiętać. Właśnie, jedynki nie mógł wziąć, faktycznie. Oni się nie będą mogli, nie będą się mogli leczyć. Więc tak, pierwsza salwa. Czy to jest ważne w co? No, jest ważne w co, bo tego, który nie będzie mógł się uzbroić. Ale to są bardzo małe obrażenia. Oni strzelają teraz łomatko. Aż za cztery. I jak ja mam to przeżyć? Jakby nie ma tutaj opcji, żebym ja to przeżył. Chyba, że stanie się cud jakiś. O, dwie szósteczki, proszę bardzo. Ale co ciekawe? No tak. No i teraz co? Ja mogę wziąć tylko szóstkę, nie mogę wziąć dwójki, więc muszę jedną z szóstek wziąć. Okej. Okay. Jeszcze będzie grzmot minus 3. Oni też biorą kostki. Jedno wybucha, dostają wszyscy obrażenia. To może mnie uratować, że oni wszyscy obrażenia dostają. Więc to jest ważne, ale niestety przyjęli inicjatywę i mnie dedło. Ale to było... A, zobaczcie, to było fabularne, żebym tutaj dedł. Ewidentnie. Tymczasem w wielkim świecie sprawy nabierały tempa. Jako, że żadna intryga nie obejdzie się bez osoby, która pociągała za sznurki, tak i w tej historii ktoś taki był. Królewski kanclerz. Mniej poinformowani twierdzili, że to prawa ręka króla. Dobrze poinformowani wiedzieli, że to jego uszy, oczy i ręce. Tego dnia w pałacu kanclerz przyjął pierwszego przeszkolonego kapitana, chodzące 7 nieszczęść. O! No proszę, co, i pojmali go jednak. O, i pojawił się też alchemik. Twoja historia jest oburzająca. To prawdziwy cud, że zdołałeś wrócić na tratwie z żółwi. Zostały mi tylko dwa zęby, oba dziurawe, ale dziękuję losowi za to żółwie. Jestem na twe wezwanie, panie. Nadworny alchemiku, czy nie wyraziłem się jasno, oczyścić morza z ryboludzi, a nie rybaków? Wybacz, krynico wyrozumiałości, rybacy w gronie morskich potworów, co za paradny pomysł. Kapitan Maligna zaraz naprawi pomyłkę. Co? Nigdzie nie płynę, ledwo żyję, od tygodni jadłem tylko żółwie, boli mnie noga i słyszę na lewe ucho, nie brałem kropel, a narzeczona... Dowie się o twoich sukcesach, kapitanie, i zadbamy, by niczego jej nie brakowało. Krople też już mamy. Czyli omówione, pozbycie się morskiego plugastwa w celu poszerzenia ludzkich włości to sprawa na najwyższej wagi, powodzenia. Czy będą jednak potwory? Ale testowaliśmy na rybakach, świetnie. Czyli pojmali nas, ledwo żywi, wracamy z powrotem do morskich opowieści. Podbojów, niszczeń i tak dalej, zniszczeń. Okej, okay. Trzecia część na pierwszej części świata. Mamy tutaj Islandię. Możemy zawsze przejrzeć bestiariusz. W ogóle zobaczcie, że jeszcze teoretycznie tylko wieloryb z Karnaki jest znany. Ale zobaczcie, ile tutaj jest. Jest jakiś Dagon, sługa Dagona, lewiatan, hydra, syrena, różne dziwne rzeczy. I o nich można sobie nawet poczytać, co to oni tam potrafią. To jest intro, a to jest bestiariusz, to jest mapa świata i to jest mapa, którą widzieliśmy tutaj, prawda? Także taka opcja, polowanie na wieloryba. Kapitan mimo woli, który pokazuje, że mimo zmiany łajby niektórych pasażerów ciężko się pozbyć. No i zobaczmy. O, mamy dodatkowy statek. To ciekawe. O, i pojawiły się rzeczywiście to, co widzieliśmy w bestiariuszu, jakieś wieloryby. Zostawiłeś mnie na pasy piratów, a kukły też były mało kukłowate. Nie chcę płynąć dalej. Och, przenikliwy kapitanie. Sprawdzałem wyłącznie wasze zachowanie w sytuacjach ekstremalnych. Świetnie sobie poradziliście. Tymczasem naszym celem jest morski tusz. Wystarczy tylko upolować te tam wieloryby. Dla takiego zucha jak ty to fraszka. Dobrze, że fraszki tutaj nie żadnej nie cytowali, bo musiałbym cenzurować. Okej, okay, zobaczmy. Jak to wygląda? A, i widzicie, teraz mamy właśnie jakby księgę morskich stworzeń. Wieloryb z Karnaki. Drapieżny wieloryb o złośliwej naturze i okrutnie zawzięty bierze rozpęd i niczym taran uderza w okręty. Wśród krzyku i płaczu marynarzy, którzy wpadną do wody, pożera ich straszliwymi zębiskami. Usunięcie przydzielonej kości. Usuwanie przydzielonych kostek z akcji, ataku lub obrony przeciwnika. O, jest chyba specjalna zdolność, to jest usunięcie kości. Kto się nie rozwija, ten się zwija. Kości mogą również rozwijać okręt. Kostka położona obok ataku lub obrony powiększy jej wartość o 1. O, proszę bardzo. Zapamiętaj, że kostka nie znika po wykorzystaniu. Tak jak to było przy atakach... tak jak to było przy akcjach. Wartość ataku i obrony zostaje zwiększona na czas całej jednej walki. Okej. Okay. No dobra. Czyli co możemy zrobić? Tylko teraz... O kurczę. Tutaj jest wszyscy do napraw. Leczy plus 1 wszystkich sojuszników i siebie. Leczy plus 2 sojusznika i siebie. Czyli to naprawy jest ważniejsze niż wszyscy do naprawy. Leczy plus... To jest gorsze. Leczy wszystkich sojuszników i siebie. Leczy plus 2 sojusznika lub siebie. A, to jest lub, dobra, rozumiem.
Z całej burty zadaje minus 1 obrażeń wszystkim. Ognia zadaje minus 2 obrażeń jednej osobie. Teraz możemy też kostki przydzielać tutaj. Ile jeszcze kości przydzielać? Dwie kostki do przydzielania mamy. No tak, bo mamy dwie jednostki i możemy przydzielać. Okej. Okay. Dwie jednostki i każda coś może robić. Widzicie, że mamy jeden ataku, więc teoretycznie nie zadamy w ogóle żadnych obrażeń. Oni mają żeruj. Leczy siebie. I mamy taran. Zadaje minus 2 obrażeń. Usuwa kość. Zadaje minus 2 obrażeń i usuwa kość. To nie możemy dopuścić, żeby oni zbierali czwórki. Tak? Więc możemy zabrać mu tę czwórkę i na przykład dorzucić do całej burty. I z całej burty robi, zadaje wszystkim obrażeniem, wszystkie obrażenia o 1. I możemy jeszcze zwiększyć coś na przykład. On nie będzie... On nie może użyć jedynki w ogóle, więc jedynkę mu zostawimy. A dwójkę na przykład dorzucimy, żeby obronność zwiększyć tutaj, albo do naprawy. Aha, tylko moja inicjatywa pada. To dlatego, że zobaczcie... Tak, moja inicjatywa spadnie. Ponieważ... Suma moich kości jest większa niż suma ich kości. Teraz też będę wziąć jedynkę, też spada mi inicjatywa. Cokolwiek teraz sobie spada inicjatywa, ale czwórką zabieram mu też akcję. No właśnie, tylko on będzie przydzielał potem kości jako pierwszy. Pytanie brzmi, czy to jest dobre. Widzicie, dlatego ta gra jest... Trzeba tutaj sobie pokminić, pomyśleć, co można zrobić, tylko ten taran. To zadaje duże obrażenie mimo wszystko. Czyli najlepiej brać... Im kości, im większych wartości zbieramy, tym gorzej. Bo inicjatywa jest też mimo wszystko ważna, widzę, w tej grze. Ciężko będzie ją stracić. Jak stracimy, to może rzeczywiście jesteśmy już... mamy przesrane. Z drugiej strony jedynkę chcemy i tak zostać. Jakbym wziął trójkę i na przykład dwójkę, to może by coś to dało. Wszyscy do naprawy. Tylko, że jak my będziemy mieli inicjatywę, to kurczę... No bo mogę zrobić tak. Tylko tak, ja trójki nigdzie nie mogę. Ło, to w ogóle lata tak. Trójki nigdzie nie mogę przypisać. Mogę wziąć albo 2-1, albo 2-4. Dobra, zróbmy tak, jak myślałem na początku. Trudno, inicjatywa przepadnie. Ale zrobimy większą obronność. Zobaczmy, że teoretycznie zadawanie obrażeń o 2, bo tylko taran działa tak, to on nie zostanie w ogóle obrażeń. Więc może zabranie inicjatywy nie będzie takie złe. I tak dostaje obrażenie, bo nie mogą wykorzystać kości, prawda? Dziab. A on też pojedyncze obrażenia ma, tak? Ale też trzeba pamiętać, że to się jakoś sumuje, tak? To też jest istotne. Dobra, no to... Aha, i nie mam teraz możliwości zadania obrażeń, ponieważ... Aha, możemy, jak razem wybierzemy jeden cel, to możemy zadać rzeczywiście obrażenia, tak? Bo to jest... skumulowane obrażenia są. I też tam się leczy sam siebie. Minus jeden obrażeń wszystkim. Dobra. I teraz niestety, ale on wybiera... Oni wybierają kostki pierwsi. O, wybrałem tylko jedną kostkę, okej. Ale inicjatywa u niego jest cały czas wyższa, bo wziął tylko 3. Więc to też jest niestety niebezpieczne. Możemy wziąć 6, żeby zrobić ognia, co daje nam minus 2 obrażeń. Albo z całej burty, wszystkim po jednym obrażeniu. Nie wiem, co będzie lepsze. Minus 2, bo tak, musimy się zastanowić, jak to wygląda. Tu mamy atak 2, bazowy atak jest zwiększony przez to. No właśnie, mam jeszcze jedynkę. Wszyscy do naprawy. Pozwoli naprawić wszystkie jednostki też przy okazji. Albo możemy znowu powiększyć tutaj. Bo on tylko będzie się tam leczył. To możemy zwiększyć, proszę bardzo. Nie dość, że wyleczyłem, to jeszcze zwiększam obronność. Myślę, że tak zrobimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli jest to jakiś element strategiczny. Teraz przynajmniej poczułem. Wreszcie jakiś pierwszy element strategiczny, gdzie można by pokombinować. I teraz tak, on się tu będzie leczył. A tu mamy jeszcze minus 2 obrażeń. Więc jak on się wyleczy... To my chcemy te 2 obrażenia walnąć pewnie w tego, więc tu będziemy chcieli strzelać tak po prostu. Ubity. Tak jest? Ubity, tak. Nie ma go i teraz jeszcze zostało nam akcja za 2. I poszło. Czyli brak inicjatywy wcale czasami nie jest aż taki straszny. I udało się. Mamy to. Te wieloryby to kolejne wariactwo. Specjalnie taranują nasze statki. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Cóż za zuchwalstwo. Musimy nauczyć się szacunku do floty króla. Drogo nam za to zapłacą. Chwała lepszym! Na koniec walki każdy zwycięski okręt będzie uleczony, nawet jeśli został zatopiony. O, proszę bardzo. Ale nie musieli, myśmy skończyli tę walkę na maksymalnej liczbie serduszek. Dobra. Polujemy dalej na wieloryba, gdy alchemiczyna ekscytuje się przesadnie, a mnie dopada epidemia wątpliwości, czyli łowczy czy łowiony. O, jakiś nowy potwór się pojawił, zobaczmy. Tryton! Przygwożdżenie, zablokowanie wykonania następnej akcji. Taka jest jego specjalna zdolność.
Przeklęci ludzie, którzy ulegli powabom syren i utonęli. Tryton wyskakuje nagle z wody, po czym ciska w ofiarę ogromnym trójzębem z wielką celnością i siłą. To jest drugi rodzaj przeciwnika, który tu się pojawił. I mamy aż 5... O, nowa mechanika, butelki! Nauczyłeś się znajdować butelki z tuszem. Od tej pory pojawiać się będą. Na początku tury, po śmierci wroga. A teraz zbierz się wszystkie butelki z tuszem. Co daje tusz? Ten nadzwyczajny tusz potrafi dokonywać erraty w dzienniku pokładowym, czyli poprawiać zastaną rzeczywistość. Aby zobaczyć, na co możesz go wydać, kliknij w zakładkę. Zobaczmy. Aktualnie możesz przeznaczyć 3 punkty z butelek z tuszem na przerzucenie jednej z kostek. Przyciągnij ikonę z napisem przerzut na dowolną kostkę. Ale ja muszę wiedzieć, co ja chcę. O, i teraz mogę przerzucić jakąś kostkę. On ma tam 2, 3, 2, 3, 4, 5. Tarany mają. Okej, okay. Tu jeszcze jakiś, znaczy tu jeszcze jakiś 6 plus jest. Bonus przygwożdżenie zaprogramowane wygrania samej akcji. Dodaje 6 plus. Aha, czyli jak będzie miał powyżej 6, będzie zdawał dodatkowe obrażenia. Rozumiem. No nie wiem, którą trzeba przerzucić. Jedynki w ogóle nas interesują, czy nas nie interesują? Nas interesują jedynki w sumie. A im niższe, tym będziemy mieli większą inicjatywę też w sumie. Dobra, niech będzie 4 przerzucę, no. Na 3 przerzucił, okej. Okay. Ale to nie wszystko. W przyszłości pojawiał się w zakładce... W przyszłości pojawi się więcej w zakładce erraty. Opcji erraty. Zbieraj butelki z tuszem i poprawię wydarzenia zgodnie z własnymi planami. Okej. Okay. Wzyskałeś nową opcję erraty. Przerzuć. Pozwala przerzucić dowolną kostkę. Przerzucić, czyli nie ustawić. Także to na razie taki słabiks, ale potem może będzie ciekawi. No dobra, czyli co? Muszę znowu rozdysponować rzeczy. Tylko teraz tak, z całej burty można puścić 4 na przykład, bo teraz tak, oni mogą używać 4, nie mogą używać jedynek, więc może jedynki im zostawimy, żeby było ciekawi. Stracimy prawdopodobnie inicjatywę oczywiście. Chyba żebyśmy użyli jednej jedynki. To nie stracimy inicjatywy. A jednej jedynki oni i tak nie użyją, ktoś dostanie w pierdziel. Trzeba wykończyć Trytona na samym początku, choć ma 8 HP. Ale zadaje obrażenia za 2. Więc myślę, że sobie tutaj na razie postaramy się na przykład uleczyć tutaj. Niech będzie, wtedy inicjatywa zostaje po naszej stronie na razie. Przydzielił, tak jest, a wszyscy tracą punkt, więc jeżeli nie przydzielimy kostki, to wszyscy dostaną. Ten tusz to istne cudo, będziemy mogli teraz poprawiać treść dziennika pokładowego. To my mamy jakiś dziennik? Nasza jest inicjatywa, więc my zaczynamy. Więc co? Tylko teraz mamy 1 i 1. Dobra, no to oczywiście w Trytona musimy ładować. Choć pytanie brzmi, czy ładujemy w Trytona na początku? Chociaż biorąc pod uwagę, chyba jest najgroźniejszą będą tutaj na razie. Więc myślę, że w Trytona spróbujemy, mimo że ma najwięcej HP. Wow, minus 3 rzut trójzębem, o kurcze. Nie, to nie była akcja, to był rzut. Jakim cudem tak dużo butelkę znalazłem? Nie, bo on też rzucił już, okej. Okay. Co to za nowe diabelstwo? Pokraczny wieloryb? Organizm doskonały, perfekcyjna, perfekcja strukturalna odpowiadająca tylko jego wrogości. Musimy dostarczyć formę życia z powrotem. Będę mógł przeprowadzić badania w laboratorium. Znaczy, bo on rzucił tym... On tym trójzębem jeszcze nie rzucił. Jakim cudem zadał mi 3 obrażenia? To mnie ciekawi. Chyba, że tu jeszcze jakiś taran wpierdzielił się. Ale jakoś tak... Nie wiem, skąd to wyszło, że on 2 ataku mając, zaatakował za więcej niż 2. Dobra, 2 kości do przydzielenia. Mam na razie tylko 1 tusz. Na razie nic nie możemy z tym zrobić. Okej. Dobrze byłoby użyć tej jedynki, żeby się tu wyleczyć, oczywiście. Bo tu mamy z tym leczeniem. Wszyscy do naprawy mogą użyć też tutaj i to oznaczałoby, że leczy wszystkich sojuszników i siebie, ale tylko ja muszę się leczyć. Także myślę, że zrobiłbym coś takiego i potem jeszcze użył czegoś. Tylko ta jedynka pozwala mi... Ta jedynka, gdybym jej nie użył, pozwoli, że oni wszyscy dostaną obrażenia, więc może jednak rzeczywiście lepiej by było, że nie brać tej jedynki. Z drugiej strony, za chwilę może być rzucenie oszczepem, bo do 2 do 5 to każda może być i już trójząb leci i mi niszczy statek. Także sam nie wiem, co zrobić lepiej. Będzie, chyba jednak wezmę tę jedynkę na razie. Jeszcze zwiększę sobie odporność dzięki temu. A teraz myślę... Aha! Tylko patrzcie, ja tutaj za bardzo nie mam co robić teraz z pozostałymi kośćmi. Ja nie mogę znowu rzucić do naprawy. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mają 3 trójki. Ten też będzie mógł trójkę użyć. Okej, wszyscy się jeszcze leczą tam. Jak widzicie. Dobra, teraz salwa, tak? Na początek. Salwa na początek. No to myślę, że w ciebie cały czas. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dziab. No właśnie. Zadał mi 2 obrażenia, mam obronność 2. O co chodzi? Czy ktoś mógł mi wyjaśnić?
dlaczego dostaję dwa obrażenia, skoro mam obronność 2? Aha, bo może wszyscy, 4 minus 2 to 2, może to o to chodzi, już rozumiem. Leczyć sojusznika lub siebie. Tego będziemy leczyć. Ten też się tam wyleczył, też się wyleczył. O nie, dobrze, że oni wszyscy leczą. O nie. 3. Otrzymano przygłażdżenie, nie będę mógł użyć akcji. No dobra. Jeden statek już ledwo ciśnie. W porządeczku. O, i teraz wszystko będą mogli użyć. Każdej z kości będą mogli poużywać. No dobra, to co? No spróbujemy może zwiększyć jedną z piątek. Jego atak może. A ognia daje minus 2 obrażeń. Tutaj leczy, aha. Minus 2 obrażeń, tu mamy, możemy użyć tej piątki na przykład do ognia. Albo na stałe zwiększyć, tak? Ale teraz jak zamrzycie, to oni użyją tarano. Czy najważniejsze jest to, żeby chyba jednak pozbierać te wysokie wartości. Tylko tu tracę inicjatywę, bo wyrównana jest, a widzicie. Tu musiałbym użyć piątkę i dwójkę. Wszyscy do naprawy. Ale ja nie będę mógł używać zablokowania wykonania następnej akcji, jest tak? Więc przygwożdżenie działa ostro. O kurcze. O kurcze. A z całej burty też nie mogę użyć, ponieważ jestem przygwożdżony. No i widzicie, już jest. A teraz już w ogóle tracę inicjatywę, więc już będzie tragicznie, jak stracę inicjatywę według mnie. Także mogę użyć wszyscy do naprawy na razie. No dobra. Myślę, że jeden statek tracimy w takim wypadku. Tam jeden taran się już oczywiście ustalił. Skaż cel, łachudro. Ciebie oczywiście. Bums. No i jeden statek zniszczony. Mi się wydaje, że jesteśmy niestety, ale bardzo bliscy końca. Taran, minus 2 i usuwa kostkę. I poszła kostka z naszej obronności. Żeruj, plus 1 leczenie. Mogę też przerzucić jakąś kość, w razie czego. On mam 6. Ale oni z 6 nie mogą korzystać. O kurcze, patrzcie, oni z 6 korzystać nie mogą. Może jeszcze jesteśmy w stanie to wygrać. Znaczy, to jest bardzo trudne do wygrania, ale... Nawet jakbym wziął jedną 6, kurczę, ale to byłoby lepsze. Znaczy, dobra, nie wzięcie... Jak zostawię jedną 6, której nie mogą przydzielić, to ten gość już zginie, tak? Więc jeżeli przerzucę sobie na przykład do naprawy i będę cały czas na przykład naprawiał... Tutaj jest co? Tu jest dwa siebie uleczę. To może sobie wykończyć trytona i potem zobaczymy, czy jestem w stanie sam wykończyć dwa... wieloryby. Bo na razie... Ale też jest 4 i też taran włączą, kurczę. Wychodzi na to, że i tak mnie staranują. Gdybym zostawił 2, mogą tylko się leczyć. Gdybym wziął 4, ale 4 nie użyję nigdzie, nie? No dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mogę też przerzucić kość, teoretycznie. Głupi jestem, że tego nie zrobiłem. Proszę bardzo. I teraz minus 2 wszyscy, jeden już padł. Jeden atak i teraz akcja. Tu mamy leczenie o 2, a tu mamy oczywiście taran. Tylko nie mamy tam żadnej kostki, na szczęście. Zbieramy cały czas tutaj, widzę... buteleczki. No i mamy 2 jedynki. Mamy 2 jedynki. Jak użyjemy 4, czwórkę, to tracimy inicjatywę, także trochę średnio. 1 pozwoli nam się naprawić, pozwoli nam zwiększyć też obronność swoją. Wtedy nie mogliby zadawać w ogóle obrażeń, ale taranem są w stanie nas wyrzucić. 4 dostanę. Jeden dostanie tarana, ale, a 1 nie mogę użyć. Mogę użyć 4. Najgorsze, że nie mogę użyć 4. Gdybym mógł... Wiecie co? Zrobimy tak. Przerzucimy 4. Co z tego wyjdzie? Kolejna 1. O nie. Znaczy w sumie bardzo dobrze, bo ja się naprawię, a oni dostaną obrażenia za to, że nie będą mogli wykorzystać kości. Proszę bardzo, nie mogą wykorzystać kości, idealnie wyszło. Minus 2 i minus 2, proszę bardzo. 1 obrażenie. Wciąż. Tak, mogę tam w ogóle dodać, w ogóle mogę tutaj dodać nie tyle leczenie, co mogę dodać obronność też, ale no, nie jest to potrzeba jakaś wielka, okej. Jakimś cudem chyba jeszcze jestem w stanie to wygrać, tak coś czuję. Aha, tylko oczywiście co, straciłem inicjatywę? No bo, aha, bo ja użyłem jednej kości. Wiecie, dlaczego straciłem inicjatywę? Ja użyłem jednej kości, a oni użyli... Dobra, trzeba będzie użyć tego tutaj chyba. Chociaż, to, wyliczmy to, bo oni, ja miałem 1, oni mieli 0, bo nie mogli użyć kości, więc teoretycznie traciłem inicjatywę, tak? Ale chodzi teraz o to, że oni wybrali dużą sumę, ja inicjatywę odzyskam po tej rundzie, to prawda, ale teraz tak. Ten będzie się leczył, plus 1, z tego będzie trzeba jakoś wykończyć. I on używa tarana i usuwa mi kostkę. Zadaje mi 2 obrażenia i usuwa kostkę. Więc jak się naprawię, to myślę, że to bardziej do naprawy pójdzie. To jest chyba lepsze, żeby się naprawiać, niż żeby atakować, choć no, nawet nie mogę zaatakować. Chociaż mogę tę kość przerzucić.
Może jakbym przerzucił, czekajcie, gdybym przerzucił tę kość, to może bym trafił jakiegoś ognia i na przykład ubił, ale oni mają inicjatywę, więc teraz dla mnie ubijanie ich przed nie ma sensu, bo ich ubiję po. Dobra, zostawię na razie z naprawą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak tracą inicjatywę po tej rundzie. Jeden, bo razem uderzyli za dwa. Ja się leczę o dwa. Ale nie używają też tarana. A ten się leczy jeden. Okej. Okay. Mamy kolejną butelkę. I co my tu mamy? Znowu mamy 6, 3 i 5. Ło kurcze. 6, 3 i 5. Okej, okay. Zostawiamy im 3 i 5. To w sumie zostawić ich mogę... O, mogę zostawić im szóstkę, to nic nie zrobią. A piątką mogę zrobić ognia. Teraz tak. Jeżeli dobrze to wyliczę... Ja sam nie jestem w stanie zadać obrażenia salwą nikomu, więc dwa obrażenia idzie w tego, a wszyscy dostaną obrażenia od szóstki. Tak, no to jestem w stanie chyba wygrać, tak coś czuję. I ja mam inicjatywę. A nie, stracę inicjatywę. Dlaczego? Ponieważ szóstka zostanie zniszczona, więc zostanie tylko trójka. Ha, ha, ha. I to jest właśnie zabawa w tej grze. To mi się podoba, tak? Tylko, że stracę inicjatywę, znaczy, że oni i tak we mnie strzelą, ale może to przeżyje. Miejmy nadzieję. Znaczy, będą się leczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie. I teraz widzicie, że inicjatywa jednak jest po ich stronie. Więc teoretycznie... Ale jestem w stanie może go ubić mimo wszystko, mimo że on będzie miał inicjatywę pierwszą, a nie uleczy się. Więc to, że się uleczył, to trochę go uratowało, ponieważ ja mam strzał za dwa, który go nie ubija jeszcze. I co ciekawe, on ma jeszcze inicjatywę, ten wieloryb cały, więc on zaczyna. I wybiera piątkę. Co nie jest złe w sumie, bo ja mam też możliwość strzelania potężnie. Nawet mogę wrzucić to do salwy i też go ubija, ale on zaczyna. On zaczyna, bo on ma niższą wartość, więc ja chyba wezmę ognia, bo to zabije bez względu na obronność, więc myślę, że to będzie bardziej inteligentne. Inicjatywa, no dobra, bez obrażeń, salwy. Ten używa żerowania, ale no właśnie, dobrze przypisałem to jednak tutaj, bo teraz mogę go ubić za dwa. Czyli być może ubicie Trytona na początku było dobrym decyzją. Być może tak, być może nie, moi drodzy, to właśnie był pokaz tego, czym jest... Here be dragons, kukły wiatraki i złe potwory, ty mi ku ciągle coś wmawiasz. Nie moglibyśmy najpierw ponegocjować z nimi wszystkimi? A dlaczego od razu walimy do nich z armat? Niepokoi mnie twój brak wiary, kapitanie. Morskie paskudztwo to nie partner do rozmów. Bierzemy udział w największym przedsięwzięciu ludzkości, a te wymaga poświęceń. Także moi drodzy, tu mamy jakąś finalną misję, ale już nie będę tego pokazywał, bo już odcinek i tak wychodzi długi. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Tak właśnie wygląda zabawa w Here Be Dragons. Jest ciekawa. Widzę, że dopiero teraz, na końcu, czułem, że to się już bardziej rozkręca, bo mamy więcej jednostek, więcej przeciwników. Trzeba kombinować pomiędzy różnymi zdolnościami, ale faktycznie można by rzec, że tej grze brakuje trochę takiej... W sumie ta gra było, że byłaby ciekawa, gdyby twórcy postanowili zrobić kiedyś wersję bardziej regrywalną, taką roguelike'ową, gdzie mamy rozbudowanie swoich statków, decydowanie większy wpływ na te kości wynikające z właściwości naszych statków. No, ogólnie rozumiecie, coś bardziej takiego jak Dicey Dungeons czy Slay the Spire. Ale ogólnie w tej formie myślę, że też jest ciekawe, bo zapewnia trochę inny tryb rozgrywki niż do czego nas gry ostatnio przynajmniej przyzwyczaiły. Więc ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego. No i cóż, zachęcam sobie do sprawdzenia tej gry też samemu, ponieważ tak jak mówię, jest to minigraszka, nie planuję robić tego dłuższej serii. W ogóle nie planuję z tego robić serii. Dzięki jeszcze raz serdeczne, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!